Ola Boga. Czekaj, czekaj, żebym nie zapomniał. Rokiciny podhalańskie ugościły nas progiem zwalniającym. Górale, jak to górale. Co mają za nas żółw? Wyobraźnie, wyobraźnie. Mają jej na tyle, że wpadli na pomysł, że próg można umieścić nie tylko wielki, popatrz jaki okazały, na jezdni, ale również na parkingu oraz chodniku. Teraz jest taka ciekawa sytuacja, jak idzie starsza pani. To ona przez ten próg musi przejść. Matka z dzieckiem przez ten próg musi przejść. Głupie to, niepojęte. No ale słuchaj, jak jest taka staruszka, starsza kobieta, no to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest czyjaś teściowa. No to niech w ramach pokuty ma pod górkę, nikomu się krzywda nie stanie, a ona i trochę się wyprostuje. Ale faktycznie jest to generalnie utrudnienie. Ale tutaj jest takie powiedzenie góralskie, że jak się bawić, to się bawić. Drzwi wytegować, okna wstawić. I tak, takie samo podejście jest w związku z progiem zwalniającym. Po całej szerokości, na grubo. A propos pokuty, to jak jechaliśmy, tam jest znak mówiący o tym, że to jest szlak turystyczny Karola Wojtyły, świętego dzisiaj. Więc jak oni tutaj po tych chodnikach na kolanach idą, to ten próg musi przeszkadzać. Może stąd właśnie startują.